Dom po generalnym remoncie. Duży dom przed remontem nie spełniał potrzeb inwestorów. Brakowało w nim miejsca, w którym mogliby przyjmować liczną rodzinę i przyjaciół oraz tego czegoś, co sprawia, że poczuliby się jak u siebie. Postanowiono zatem o modyfikacji układu wnętrz, rozbudowie oraz zmianie dotychczasowej stylistyki. W domu za sprawą architekt Agnieszki Hajdas-Obajtek zagościła elegancka i przytulna nowoczesność. Mimo swego reprezentacyjnego charakteru, kuchnia jest wnętrzem zamkniętym. Lakierowana na wysoki połysk zabudowa ukrywa sprzęty AGD oraz pojemne szafki i szuflady. Dodatkowe miejsce do przechowywania zapewnia zamykana przesuwnymi drzwiami spiżarnia. Środek kuchni wyznacza wyspa, która płynnie łączy się z niedużym stołem. Jasną kolorystykę uzupełniają ciemne powierzchnie blatów, fronty w dekorze węgle oraz obraz do złudzenia przypominający mozaikę. Na parterze zamiast dużej łazienki pojawiła się niewielka, gościnna toaleta. Pozostała część pierwszego poziomu to przestrzeń dzienna. Salon i jadalnia wzajemnie się przenikają. Bez problemu możemy tu jednak wyodrębnić biblioteczkę z kominkiem, strefę rekreacyjną z wygodną sofą oraz jadalnię, która wyróżnia się oryginalnym, stylistycznym zestawieniem. Umowną granicę między strefami podkreśla również pokaźnych rozmiarów akwarium. W ciepłe dni oraz wieczory przestrzeń salonu dzięki dużym drzwiom tarasowym powiększa się o ogród z basenem. Znajdująca się na piętrze łazienka rodziców powstała dzięki rozbudowie bryły budynku. Jej ponadczasowy klimat to zasługa wykorzystanych materiałów, drewna na podłodze oraz kamienia na ścianach. Naturalny, szczotkowany trawertyn bez wypełnień porów, zestawiony z czarnymi detalami, prezentuje się niezwykle efektownie. O przysłowiowy krok od łazienki znajduje się sypialnia, której aranżacja nawiązuje do stylistyki całego domu. Intymny charakter wnętrza tworzą pikowany zagłówek, ozdobne lustro oraz imitująca tkaninę tapeta. Kolejny poziom, poddasze, to przestrzeń dzieci. Pokoje dostosowane do wielu potrzeb i pasji uzupełnia funkcjonalna oraz komfortowa łazienka. Niezaprzeczalną ozdobą klatki schodowej jest duża lampa. Jej organiczna, ale bardzo nowoczesna forma przykuwa uwagę wszystkich gości. Ten ponad 300-metrowy dom kryje jeszcze jedną kondygnację. Znajdujący się w piwnicy korytarz, prowadzący do garażu, pomieszczeń pomocniczych i gospodarczych, powstał według pomysłu inwestora.